just as fucked up as they say. I can't fake the daytime. I found an entrance to escape into the dark. Siemanko wszystkim, ja jestem Nemzi, a to pierwszy odcinek z nowej serii w Warframe. Gierka jest darmowa, dostępna na Steamie, a ja sobie zagram w nią z Kazubkiem. Cześć. I Dawidem. Cześć. Jak widzicie, mamy teraz w oknie wszystkie nasze misje. One są podzielone na planety i mamy prawie wszystkie chyba planety Układu Słonecznego, nawet Pluton jest i Księżyce. Ale oczywiście ja mam je zablokowane, bo niedawno zaczęliśmy grę, jak widzicie, jeszcze poziom zerowy, no niedługo pierwszy. I zaczynamy od Merkurego. Tu nam się dzieli on na inne instancje, że tak to powiem. Co prawda tutaj z Kazubkiem i Dawidem udało już nam się kilka ich przejść, żeby mniej więcej obczaić, jak wygląda ta gierka. Ale myślę, że jest warta uwagi, bo bardzo ciekawie i przyjemnie się w nią gra. I tak, gierka jest 100% darmowa do pobrania na Steamie. I tak jak zwykle, mamy do wyboru tutaj trzy klasy. Jest nimi Excalibur, Loki i... nie wiem, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam już, gdzie to było. Ekwipunek, moc... kurde, zgubiłem się. Barwny... Ej, no kurde, naprawdę się zgubiłem. Dobra, mniejsza o to. Na razie pokażę, jak to wygląda. Tu mamy mody, które dodajemy do swojej postaci z doświadczeniem zdobytym na przykład do naszej dodanej klasy postaci. Są różne ulepszenia i możemy je dodawać. Tu są akurat te, których jeszcze nie mogę wrzucić, ale myślę, że z najbliższym czasem mi się to uda. Możemy dawać ulepszenia do broni. Czy to jest maszynówka, miecz, czy zwykły pistolet. Do katany tak samo. Zdobywamy doświadczenie oddzielnie na każdą broń i wszystko możemy sobie po swojemu pomalować. Moja postać jest tak, jak widzicie, teraz pomalowana tak średnio, żeby tylko była. O, tu już mam właśnie wszystkie klasy, udało mi się zobaczyć. I mamy dostępne na starcie klasy takie jak Excalibur, Loki i... nie widzę go właśnie. Jankes, pamiętasz może? I mag. I mag, okej, mam wszystkie. Resztę postaci możemy kupić za pieniądze płatne, że tak powiem. Jeżeli sobie dotankujemy, to możemy sobie kupić inne postacie. Akurat ja tutaj z kolegami gram, chyba wszyscy jesteśmy Excalibur. Tak nazwę. No to co, zaczynamy pierwszą misję, jeszcze nie mam dobrze obczajonego tego, pod nazwą Terminus. Dobra. Z prywatną, co nie? No tutaj wszyscy już dochodzą, Dawid już doszedł, teraz ty. Wejdź... Musisz dołączyć. Będzie wystarczy... Poczekamy na ciebie, nie przejmuj się. No jestem. Okej. Okay. Gierka ma dużo możliwości, jak skakanie po ścianach, chodzenie po ścianach, używanie na zmianę różnych broni, ciekawą grafikę podobną do Dead Space'a, chyba jedynki albo dwójki. Dużo efektów, na przykład w opcjach możemy sobie bardzo grafikę zmienić. I o, jak tu widzicie, zdobywamy takie gówniane coś, że tak powiem, nie gówniane, bo to jest bardzo przydatne. Ale to nam daje tam expa, kasy i takie duperele. Dawid, poczekaj, bo jeszcze Kazubka nie ma. Zaczynajcie, do was dołączę na wktymy. Będziecie w grze, o właśnie, dołącz. Aha, dobra. To my już sobie tutaj przeszukamy to, co my tu mamy. Ten wszystko kradnie i nic nie zostawi, no. No pewnie. Nie, to się chyba dzieli, ci powiem, bo... No, to się dzieli. Dobra, a jeszcze można powiedzieć o tym, że gierka posiada świetne eventy. Na Boże Narodzenie, co było?
Rogi reniferów i prezenty. I prezenty, a na Wielkanoc były jajka i uszy zająców, nie? No. No, więc jeśli ktoś ma ochotę, za bardzo zapraszam do gierki, zwłaszcza przez to, że jest darmowa i można świetnie się bawić i odprężyć od innych serii. Nie wymaga żadnego tam czegoś. Wszystko mamy pokazane na mapce, więc wiemy, gdzie mamy iść. Dobra, ja wkraczam do akcji, bo mi wszystkich wybiją, no. Jechamy, no. O, to są te potworki właśnie, których zobaczyć nie mogę. Mi wszystkie wybijają. Level up. O właśnie, to są one. Co prawda uszkodzenia jeszcze mamy bardzo małe. Dobra, ja muszę wejść w opcję dźwięku, bo mam trochę za głośno. O Jarek, dźwięk. Nie przygotowałeś. Nie, po prostu musiał się zresetować chyba. Okej. Okay. Tak samo mów. O, przepraszam was bardzo, uciekł mi obraz. Na sekundkę będzie czarny ekran. Bo nie mogę grać na full rozdzielczości, ponieważ programy, którymi nagrywam, nie wykrywają gry. Wow. Niestety. Jak fajnie. Podobało mi się. Nie śpieszcie się tak, no ludzie. Ktoś tutaj łazi, nie wiem kto to jest. Dawid. Ja sobie tu ładnie wszystko zwiedzam, żeby nie zostawić nic pustego. No, dobra, to idziemy dalej. Jak wiecie, ja chyba... Jaki ja mam nick? NCMZ czy NEMZY? Jakbyście mogli sprawdzić, bo nie widzę, a nie pamiętam. KZB. NEMZY. NEMZY, aha. To zapraszajcie do wspólnej gry. Na pewno kiedyś zagramy. Co prawda, nie mamy zbyt dużo czasu, ale kiedyś zawsze się to znajdzie. Przycięło go drzwiami. Dobra. Ja się znów spóźniłem. Aha, nie mam nic. Kurde, ktoś do mnie wali, nie wiem kto. Ej, można do siebie strzelać? Nie, tylko do ciebie. Spierdzielaj. A ty gnido. Okej. Okay. Możemy fajnie się mieczykiem pobawić. Okej, okay, lecimy, bo oni tak pędzą, że masakra. Tyle razy już chyba przechodzili to, że na pamięć znają. Czy ale... mapy to są raczej trochę losowe. No wiem, wartuję oczywiście, bo nie powiedzieliśmy o tym, że za każdym razem, gdy wchodzimy, generuje nam się inna mapka. Znaczy, pewnie one się powtarzają, tylko jest jakiś ich limit. O, kartę odblokowałem jakąś. Wszyscy to dzieli. Odblokowałem. Mamy jakieś specjalne skille, których jeszcze nie ogarniam. Ogarniesz. Wow! Ej! Ja spadłem! To sobie wezwiesz windę. To sobie wezwiesz jeszcze raz windę. Interkomem po lewej stronie, czy po lewej stronie. Spadłem, no. Czekamy zanim ci idziemy? Poczekajcie! Idziemy. Jakie zekam. Nie chcę się odbić do ściany. Kurde, no. Mam takiego skilla, który nie wiem co robi, więc... Co to fajnie. Fajne, takie kółko się zrobiło dookoła i wbiłeś miecz na ziemi. Dobra. I levely jakimś stylem uzyskałem. Dobra. Trzeba zobaczyć jakie tu skille są. Bo jeszcze ich nie używałem. Gierka naprawdę świetnie się zapowiada, jeszcze mogą PvP kiedyś dodać. Fajnie by było akurat. No. Ja czytałem, że planują na razie inne tryby. Ale jeszcze nie wiadomo. Zajebioza. Coś pięknego, naprawdę. Skille świetnie to wyglądają. No fajnie, fajnie. Tylko, że many nie mam. Energii. No, energii, sorry. O, cholera, zostało na mnie to. Otwierajcie. Musisz wszystko pokazać. No pokazuję, pokazuję. Jak to świetnie wszystko wygląda. I lecimy. O kurde,
Nie trafiłem. I'm reloading! No do kogo wywalicie, ej? Do siebie? Pewnie. Nie, ja walę do Enkes, a Enkes do mnie i tak wiesz. Aha, spoko. Takie przyzwyczajenie po lewcie, wiesz. No. Tylko po lewcie, to... w lewcie to tylko do mnie strzelacie. A, no jak chcesz, to pewnie. No ja nie chcę właśnie. No nie biegaj tak. No nie strzelaj do mnie, bo za cię zabiję, nie można, szkoda. Otwierajcie drzwi, niech drugi interkomu idzie. Jestem. No to ciskaj X. No ciskam. Ciskam. I się otworzyło. Kurde, many nie ma, to energii. What the fuck. Z maną mi się to kojarzy, nie wiem dlaczego. To jest niebieskie. No, chyba przez to. Co ja mu zrobiłem? Ja. Z pistoleta go napierdzielałem, fajnie no. Jeszcze nie ogarniam dobrze tej gry. Z czasem ją ogarnę pewnie, ale... Pomocy panowie, bo to na dole się strzelajmy z panu ludzi, a wy salowacie. No, nie wiem jak broń zmienić. Okej, mam. Pomocy, pomocy. Przecież cię leczę, no. Nie wiem co to było, ale okej, fajnie to wyglądało. Okej. Mhm. O, energia. Przydałaby się, nie mówię, że nie. Tam no mamy pełno. Jakieś szafki chyba, czy nie? Pełno energii leży, tylko ty jej nie widzisz. O, dobra, już jest. No macie coś ciekawego, czy idziemy? Nie wiem, tylko idziemy. Tylko energię zbieramy. Ciekawe, ile to może mieć broni maksymalnie przy sobie? Tyle, ile teraz masz. Więcej nie możesz mieć. Możesz jedynie ulepszać. Ja i zmieniać. No to akurat zauważyłem. No nie wiem. Mówię na wszelki wypadek. A kogo on tam wali? O, spoko. Można to porozwalać. Energia plus 50, gitara. Okej. Okay. I co prawda nie wszystkie mapki wyglądają tak jak te, że są w kosmosie. Niektóre są na planetach z otwartym światem, nie? Dawidzie? Tak, jest taka planeta jakby... tak, zimowa. O, już. Akurat pierwszy etap gry. Teraz kończymy, tylko jeden z nas wyjdzie stąd, bo jest tylko jedno miejsce. Zawsze jestem ja. I sam wyjdę. Ha, ja wychodzę. Ja wychodzę. Każdy wychodzi u siebie. Dobra. Jak widzicie, gierka jest dość świetna. Jak na darmówkę to... jedna z lepszych. Którą planetę teraz... byłem najlepszy. Którą planetę teraz lecimy? Teraz polecimy... M-Prime? M-Prime. Dobra. Wszyscy zaznaczać M-Prime'a. Tak przy okazji, to do mnie koleżanka pisze i chce, żebym ją pozdrowił, więc pozdrowienia dla furiatki. Niech pobierze, z nami zagra. No właśnie, napiszę jej to, żeby w następnym odcinku wzięła udział, bo mam jeszcze jedno miejsce wolne, więc... No, zapraszam. Będzie lepsza zabawa. I znowu jak zwykle to jest z tyłu. Bo jesteś... nie wiem kim. Murzynem? Nie chciałem tego mówić, no. Zarąbiste skille. O, ale mi całego tego zużył. Całą energię. Rąbaniec.
Nie wiem, czy te potworki w ogóle mają jakieś jakąś sztuczną inteligencję, czy one tylko walą? Chyba na razie tylko strzelają do ciebie, byleś zginął. Dobra, energia potrzebna. Okej. Mi się klawisz myli z innymi... z innymi grami, bo to jest całkowicie zmieniona, a nie chce mi się w opcjach jej zmieniać. Leniwy jestem. Fajna jest, mi się podobać. Taka inna. No właśnie inna i się myli z innymi grami. Zwłaszcza w zasięgu ręki jest. No tak, no to jest akurat dobre, tylko że zmianę broni na przykład jest, gdzie w innych grach zmieniamy broń, znaczy nie, kurde, tutaj używamy skilli, a w innych grach zmieniamy tymi klawiszami broń, o, powiem to tak. O, level up, dawaj chodź. Gitara, piękne, przecięcie. Oj, dobra. Dawidzie, jesteś? Jestem. No to nic nie mamy wyjścia, rozłączyło właśnie kazubka i nic na to nie poradzimy, więc skończymy to we dwóch. O, ten jego internet. No właśnie. No nic nie poradzi, przepraszamy za to, a nie chcemy nagrywać jeszcze raz, bo już jeden odcinek nagrywaliśmy, a miałem żeby mały... to jeden. No to właśnie, żeby to jeden. Miałem mały błąd, przez co właśnie nagrywamy drugi raz. I przepraszamy was bardzo za niego, ale no, nie... Kudźwa, wysadziłem siebie. No chodź, bo ja tu już... Okej, już. Już mam. Tam gdzieś jesteś. A, i chyba można powiedzieć, że gierka jest po polsku, nie? No tak, tak. Bo jest, bo dużo osób to właśnie ciekawi, czy jest, jest dostępny język polski. W sumie to się przydaje tylko w samouczku. No, tutaj osobiście... żadnej nie ma. Właśnie ciekawe. Okej. Okay. Zaczynam ogarniać skille i to wszystko. Kokurek ktoś się bije, widzę. Giń. Piękny skill. Oślepia czy coś? Oślepia. Ja wolę te szybkie księdze. No też jest dobre. I mniej energii kosztuje. Gdzie ty jesteś, gnido jedna? Pięknie. Gincie. Jak to kiedyś Dawid w poprzednim poprzedniej próbie nagrania mówił, gra jest bardzo podobna do Mass Effecta, nie? No, może nie bardzo, ale... No ale no, podobna, pod pewnym względem, by tak powiem, o. A te skiny, kooperacja, może się kojarzyć, kosmos. Więc jeśli ktoś ma ochotę coś podobnego zagrać, a nie ma akurat Mass Effecta, no to też jest dobre wyjście. Cholera, myślałem, że mam energię, zaraz spadnę, cholera jasna. Uciekaj, o, leżę, przykro mi Dawidzie. Teraz pokażemy, jak wygląda pomoc swoim. Nie wiem, co ty robisz, ale okej. Trochę to dziwnie wyglądało, ta animacja jeszcze nie była dokładna. Ale wszystko działa jak należy. Jeszcze by się linia przydała pokazująca ile zostało, nie? Do uleczenia. Nie pokazywało ci się? Nie, właśnie nie. Albo mi się coś zbugowało. Albo nie wiem. Okej, kasa z niego wyleciała. Zbieramy kasę. Czekaj chwilę, wezmę sobie trochę energii. Akurat życie jest. O kurde, zła mnie to chyba, a nie. Trochę tak cię słychać, jakbyś gadał przez coś elektrycznego, nie wiem czy to... Czy no może to te sterowniki karty dźwiękowej. Możliwe. No ale cóż. Okej, okay. Mamy trochę energii. Możemy sobie pobiegać, a jakąś możliwość biegania po ścianie byśmy mogli pokazać. Nie wiem czy to będzie tutaj... Panie na tej mapie. No właśnie. To przy okazji na innym odcinku to pokażemy. To co Dawidzie? Jutro następne kręcimy? Z tego? No, znaczy no wiesz, zagram... Kurde mać, pomyliłem się klawiszologię jak zwykle. Oj, Arek. Partyjki dwie z wylefta i... Staj, w to. No zobaczymy jak będzie z czasem.
Wiesz, bo... matura. Tak. Ja to się uczę do godziny, że tak powiem, 17 max, a resztę mam wolny na odprężenie się. Dobra, coś tutaj jest na czerwono, to zamknięte chyba, no. Szkoda, ale po drugiej stronie otwarte. O, 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 ktoś do ciebie strzela. Nie wiem, kto to. Nic tutaj nie ma, dobra, to kończymy następną rundkę. I na następnym odcineczku pokażemy następne rundy, czyli tamte mapki. Ale nie wiem, jak one się tam właśnie nazywały. Zaraz powiemy. No, prawie piąty poziom Excalibura. Musiałbym jeszcze sobie zobaczyć, jak inne postacie wyglądają. Postać Maga i Loki, jak wygląda jeszcze. Ale to może kiedyś przy okazji, jak skończymy i rozwiniemy bardziej postaci Excalibura. Excaliba. Dobra, nagrody jakieś były. To jest wszystko pokazane. Dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Czyli Caloris mamy na jutro i Eliona tak samo zostawimy sobie na jutro. Mamy 20 minut, czyli w sam raz, by zakończyć. Coś jeszcze mamy tutaj do dodania? Chyba nie. Jak widzicie, mamy tutaj miejsce na kontakty. Nie wiem, ile do ilu jest ograniczony rynek, gdzie możemy kupywać broń. Za oczywiście tą drugą kasę, ale za tą zwykłą z gry też możemy coś kupić, tylko oczywiście jest tego dużo mniej. Można samemu enchantować i tworzyć bronię, tylko trzeba części podczas gry zdobywać i to robimy w warsztacie, z tego co kojarzę. Ja osobiście mam dwie części, jak widzicie tutaj. No mi się już udało jakiś miecz stworzyć, ale szczerze mówiąc to nie do jakiegoś tam wielkiej różnicy. No może wiesz, początkowe części też nie widać, nie? Ale oczywiście ja mam te części, one nie są w ogóle do niczego mi chyba teraz przydatne, bo jak widzicie schematy mam puste, no to czyli jeszcze chyba raczej nic z tego nie zrobię. Co, możemy pomalować postać. Tu mamy skille chyba jakieś. Sprzęt, który możemy dodać. A, widzicie? Możemy sobie sprzęt dodać, przywracanie tarczy i takie duperele, to może sobie kupimy, nie jest drogie. A może się kiedyś przydać. No i na szczęście jest to nie za te płatne no, punkty. Każdego by na to stać, że tak powiem. Mamy katanę, oczywiście mody możemy do niej montować. Tylko oczywiście ja już chyba nic nie mogę z tego, co jakieś fuzja. Tarczy to nie. Maksimum amunicji, szybkość sprintu to nie. Plus 40 życia, to jest ciekawe. Mogę to jakoś ulepszyć. Coś tutaj się dzieje, ale jeszcze nie wiem co. I gra w 100%? Nie. Nie, to akurat chyba jeszcze nie mogę, więc przykro mi. Szkoda. Wysokość skoku. Coś tutaj się dzieje, jeszcze nie obczaiłem tego, więc wykonaj fuzję. Aha, dobra, mam. I robimy fuzję. Scaliłem dwie rzeczy i mam do tego plus 80% życia. Ciekawe, naprawdę ciekawe, możemy sobie łączyć rzeczy. Nie wiem, czy to Dawid zobaczyłeś. Tak, już mam parę ulepszeń zrobionych. No, ja akurat teraz to odkryłem. Długo nie gramy, więc myślę, że wybaczycie nam to, że dopiero teraz o tym wspominamy. Co prawda to jest pierwszy odcinek, ale koniec jego. No i co? Możemy pomalować sobie bronię. Możemy. Gdzieś była taka możliwość, ale no tutaj jest. O, widzicie, ja mam pomalowane sobie jakoś takoś, żeby tylko była, żebyśmy mogli tu pokazać. Losowe barwy, wybieranie, wszystko to możemy. Gierka jest dość mocno rozwinięta, brakuje kilku trybów, ale myślę, że w przyszłości zostaną one dodane i będziemy mogli bardzo świetnie się bawić. Wskrzeszenia 4x4, tu chyba mamy jakąś... Aha. Tak, możemy się wskrzeszyć, jak możemy. No, 4 razy podczas jednego dnia, czyli jak padniemy 4 razy, już nie możemy tą postacią więcej zagrać.
Co prawda, przepraszam za to, ale dopiero też obczajam niektóre z możliwości tej gry. Nie wiem, co to jest. Awatar se zmieniłem właśnie. No to chyba wszystko. Ekwipunek. O, tutaj jeszcze nie byłem. Mamy dwa sloty na bohatera, z tego co widzę, i możemy je kupić. 20 dodatkowej kasy z gry, to myślę, że akurat nam trochę jeszcze starczy, bo mamy 150 na starcie. Możemy kupić sobie broń, ona jest za różne ceny i mamy różne tutaj przedmioty. No, a mamy tu nawet, widzę, że dwie strony z tym. No ale okej, rynek. Jakaś broń fajna. Ale nie, na razie nie kupuję, akurat nie na niego stać. Akurat równo mam na ten mieczek, ale nie, dzięki. Gdzie tu się kupowało bronię? Jakbyś, Dawidzie, mógł mi pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny. W sumie to nie wiem też. A, jest, broń. Mam. Okej, spokojnie, mam. Tu mamy ceny broni. Broni za normalną kasę jest dość mało dostępnych. Więcej jest dostępnych za dodatkową kasę. No i schematy tutaj mamy. Schematy do stworzenia broni, jeśli znajdziemy części w grze podczas rozgrywki. I za te schematy też musimy płacić, ale to jest częściej zwykłą kasą, którą bez problemu możemy spore ilości jej wydropić. No, tu jest za mało doświadczenia na jakąś broń mam. To może w przyszłości sobie taką kupię. Osobiście jestem zainteresowany dwiema katanami. Uwielbiam dwie bronie. No ale jeszcze nie mogę. Tutaj mamy wyposażenie, czyli jakieś mody różne. Warframe, czyli postacie. Wyprzedaż jest na postać AF. Jest Banshee. Pełno postaci, no aż nie będę wymieniał, bo po co. Oczywiście mamy też, możemy je sobie wykupić i za mody. Schematy znaczy na nie i je stworzyć. No też przydatna opcja, bo nie każdy go stać, żeby sobie wykupywać właśnie takie coś, nie? Dawidzie? Tak, oczywiście. I to tu mam jakieś zestawy różne, awatarów, oczywiście wszystko kolorów, wszystko płatne, jak zwykle. Możemy kupić to. Nie będę tego otwierał tej strony. Mi się Steam właśnie odpalił. Powrócę do gry. No to mam nadzieję, że dość dużo powiedzieliśmy w tym odcineczku i zapoznaliśmy was z tą gierką. Wrócę do Planet. Nie, dobra, do Planet jeszcze nie wracam, bo nie wiem jak. Wstecz. Okej, okay, jest sesją, tak, okej. Okay. Jesteśmy w głównym okienku właśnie gry. Mam nadzieję, że uda nam się przejść do ostatniej planety, czyli Eris. Tu jest ostatnią planetą. Czy Pluton? Pluton, nie, Eris jest dalej jest. Że uda nam się z wami przejść do ostatniej planety i zapraszam na następne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. To co, do zobaczenia. Na razie. Do zobaczenia niebawem. Żegnam.